Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na obgadanki, czyli opowieści o książkach, które przeczytałam i o których mam ogromną ochotę Wam opowiedzieć. Dzisiaj będzie trochę nietypowo, ponieważ większość książek to literatura faktu, a tak bardziej ściśle nawet jest to literatura popularno-naukowa. Ale zaczniemy od dwóch powieści. Po pierwsze, uwaga, uwaga, uwaga. Przeczytałam horror. Ja nigdy nie czytam horrorów, nie za bardzo za nimi przepadam. Nie lubię się też bać, ale wzięłam sobie książkę Dana Simmonsa pod tytułem Letnia noc, tak do końca nawet nie wiedząc o tym, że biorę horror. Okazało się jednak, że lektura sprawiła mi naprawdę bardzo dużo radości i tak naprawdę okazała się bardziej książką przygodową z różnymi potworami, a to dlatego, że bohaterami byli młodzi chłopcy. Chłopcy w wieku od 8 do jakichś tam może 12 lat, czyli trochę czułam się tak, jakbym czytała książkę dla takiej młodszej młodzieży, w której pojawiają się jakieś zjawy czy jakieś obleśne robale, które toczą z siebie jakiś brzydki, szary, lepki śluz. Tak, takie stwory też tutaj się pojawiają, ale od początku. Na okładce mamy taki posępny budynek w tle, taki trochę jakby wiktoriańską budowlę. I jest to stara szkoła w Elmhaven, miejscowości, która znajduje się w stanie Illinois. To jest mała miejscowość i to jest, zdaje się, jedyna szkoła, która tam działała. Szkoła, którą właśnie zamierzają zamknąć. Ona okazała się już za duża dla dzieci, które w tej chwili mieszkają w tej miejscowości i po wakacjach te dzieci pójdą do nowoczesnej szkoły, a ten stary budynek Old Central zostanie zamknięty. Nikt o tym nie wie, a może niewiele osób wie, że w budynku czają się złe moce. Zaczynają działać już pierwszego dnia wakacji, kiedy ginie pierwszy chłopiec. I później te złe moce w porozumieniu z żywymi ludźmi, którzy oddali swoje dusze panu zła, postanawiają zapolować na pozostałych chłopaków z grupy. Jest ich pięcioro, jest też jedna dziewczynka, która czasami się do nich przyłącza i wszystkim im grozi ogromne niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo, które zazwyczaj pojawia się nocami oraz wtedy, kiedy są zupełnie sami. Bardzo fajna jest ta książka przygodowa, naprawdę. Nie traktowałabym jej jako horror. Dla mnie to jest coś takiego na miarę Tuneli na przykład, czy innych takich książek fantastycznych dla młodzieży. Także jeżeli lubicie tego typu książki, to bardzo, bardzo Wam polecam. Ja się dobrze bawiłam i właśnie przed chwilą jeszcze w komentarzu na Facebooku przeczytałam, że jest kolejna książka nawiązująca do tych wydarzeń, także dziejąca się w tej samej miejscowości i myślę, że też po nią sięgnę, bo to była dla mnie dobra rozrywka, takie oderwanie od wszystkiego i rzeczywiście tę książkę czytałam prawie cały tydzień, chyba 5 czy 6 dni, bo ona jest gruba. Tutaj jest ponad 700 stron tekstu, także jest co robić. I mam jeszcze jedną powieść polskiej autorki Aleksandry Zielińskiej. Jest to nowość Grzybnia. Tak nazywa się ta powieść. I sama Grzybnia jest ważną częścią tej powieści. Ale zacznijmy od początku. Była sobie od podstawówki grupa przyjaciół, w skład której wchodziło 4 członków, a raczej 3 członków i 1 członkini. Oni się trzymali razem przez całe życie, przez szkołę średnią, studia, a także już w dorosłym życiu. W pewnym momencie do tej czwórki dołączyła jedna kolejna osoba, żona jednego z członków. I ten właśnie mężczyzna, który miał żonę, doznał poważnego, niespodziewanego wypadku, na skutek którego umarł. I cała ta grupa przyjaciół plus żona, teraz wdowa, pogrążeni są w takiej rozpaczy, trochę marazmie, nie wiedzą, co ze sobą zrobić i odnoszą wrażenie, że ich życia połączone są jakby taką cieniutką nicią,
która sprawia, że wszyscy odczuwają coś podobnego. I w ich życiu po śmierci przyjaciela zachodzi sporo takich drobnych, niemal niezauważalnych zmian, które prowadzą do dużych kryzysów. I ta grzybnia właśnie to jest ta sieć, która ich łączy. Powiem jeszcze, że zmarły mężczyzna był artystą, który w swojej pracy artystycznej wykorzystywał również grzybnie i napisał także książkę dla dzieci pod tym samym tytułem. Także jest to taki istotny motyw całej tej powieści. To opowieść o przyjaźni, to opowieść o młodych ludziach, którym zaczyna sypać się życie. Być może na skutek tego, że zetknęli się z tak wielką tragedią, musieli się skonfrontować z czymś, czego się nie spodziewali na tym etapie życia. Oni wcześniej nie myśleli o śmierci, o swojej śmierci czy o śmierci swoich bliskich. Raczej nastawiali się na długie, pomyślne, wypełnione radością życie. I ta tragedia sprawiła, że musieli przewartościować swoje postępowanie, przewartościować całe swoje życie. Bardzo ciekawa jest ta książka. Jedyna uwaga, jaką mam, jest taka, że kobieta, która została wdową, została przedstawiona tylko i wyłącznie jako wdowa, jako osoba pogrążona w rozpaczy, smutku, która nie potrafi odnaleźć samej siebie, nie wie już, kim jest. Jest już tylko wdową. Miałam wrażenie, że to takie trochę krzywdzące, może trochę zbyt jednopłaszczyznowe przedstawienie tej kobiety. Ale może się mylę, może tylko ja tak odebrałam. Jeżeli czytaliście tę książkę, to powiedzcie, co wy sądzicie o tej postaci. Teraz natomiast przechodzimy do książek popularno-naukowych. I mam nadzieję, że uda mi się opowiadać o nich z wystarczającą ekscytacją, ażeby was zachęcić do lektury, być może do pierwszego w życiu sięgnięcia pod tego rodzaju książki. Pierwsza z nich to Zbrodnie odczytane z kości polskiej antropolożki Moniki Głąbińskiej. I jest to książka, która nie do końca spełniła moje oczekiwania. Trochę sądziłam, że będzie to bardziej opowieść o tym, jak kości przyczyniły się na przykład do zatrzymania sprawcy, bądź też przyczyniły się do wyjaśnienia okoliczności śmierci danej osoby. Natomiast Monika Głąbińska widocznie ma za małe doświadczenie w tym zawodzie. Z tej książki wynika, że od niedawna pracuje jako antropolog, od niedawna także pracuje jako antropolog sądowy, zatem prawdopodobnie nie miała zbyt wielu takich historii do opisania, wobec tego skupiła się tutaj na opisywaniu samej nauki, samej antropologii. I wyszedł z tego taki trochę poradnik, takie DIY, że jak znajdziecie sobie jakieś kości na przykład podczas spaceru w lesie, to dzięki temu podręcznikowi, takiemu no cienkiemu, tak, tutaj skondensowanemu na 300 stronach, będziecie w stanie na przykład określić, czy odkryliście szkielet mężczyzny, bądź też kobiety. Oczywiście żartuję sobie, mam nadzieję, że nikomu z nas nie przydarzy się taka tragedia, że odkryjemy jakiekolwiek zwłoki, bądź też kości podczas spaceru, ale ja miałam cały czas takie wrażenie, że autorka próbuje przygotować mnie na taką sytuację i żebym wiedziała sama, jak pewne rzeczy określić. No nie o to chodzi. Jest trochę tutaj takich anegdot, czy też trochę takich sytuacji, ale jest ich znacząco za mało, żeby można było uznać tę książkę za coś więcej niż podręcznik do antropologii. Autorka także w jednym z rozdziałów opowiada o najbardziej znanym ośrodku antropologii sądowej, który znajduje się w Tennessee i znany jest pod potoczną nazwą Trupia Farma. Jeżeli wcześniej nie zetknęliście się z opisami trupiej farmy, to rzeczywiście tutaj warto ten rozdział sobie przeczytać, ponieważ on też dotyczy m.in. entomologii sądowej, czyli tego, w jaki sposób owady pomagają określić na przykład czas zgonu. Także jest to książka, co do której mam
sporo zastrzeżeń, aczkolwiek napisane jest w sposób bardzo przystępny i jeżeli miałoby to być wasze pierwsze spotkanie z tego typu książkami, to jak najbardziej myślę, że może wam się spodobać. Mam natomiast jeszcze jedną tutaj książkę o kościach, bardziej skupioną na tym, na naszych narządach ruchu. Pierwsze kroki Jeremiego De Silvi, jak staliśmy się ludźmi. I autor tutaj opowiada nie tylko o tym, w jaki sposób ludzie teraz się poruszają, lecz próbuje prześledzić historię człowieka, począwszy od homininów, czyli pierwszych ludziokształtnych stworzeń, które mieszkały na ziemi. Oczywiście na podstawie skamienielin, na podstawie szkieletów, które do tej pory przetrwały. Pojawia się tutaj m.in. sławna Lucy, ale także wiele innych szkieletów i autor próbuje zastanowić się, co ludzie zyskali na tym, że stali się dwunożni i co stracili na tym, że stali się dwunożni. Bo to nie tylko korzyści łączą się z dwunożnością człowieka. Oczywiście ta cecha m.in. uczyniła nas ludźmi, ale także na przykład sprawiła, że cierpimy na bóle kręgosłupa, że mamy przepukliny i inne dolegliwości. Ta książka bardzo mi się podobała, natomiast jedna rzecz mi tutaj przeszkadzała i nie jest to rzecz, do której przyczynił się sam autor. Absolutnie nie, przyczyniłam się do tego sama, ponieważ jakiś miesiąc przed przeczytaniem pierwszych kroków sięgnęłam po książkę, której nie mam, ponieważ czytałam ją na e-booku, pod tytułem Siedem szkieletów, w której autorka Lydia Pine, o ile dobrze pamiętam, opowiadała o siedmiu szkieletach homininów, które zostały znalezione w różnych miejscach na świecie i które przyczyniły się do lepszego poznania rozwoju człowieka, rozwoju Homo sapiens. I tamta książka właśnie również dotyczyła niektórych rzeczy opisanych tutaj, chociaż bardziej skupiała się na historii ludzkości, na historii powstania gatunku Homo sapiens i innych gatunków, które go poprzedzały. Tam, w tamtej książce czerwonej, której okładkę prawdopodobnie gdzieś tutaj zobaczyliście, mieliśmy takie historie, które opowiadały także o pracy antropologów, którzy wydobywają z różnych miejsc na ziemi kości homininów i czasami natykają się na nie zupełnie przypadkiem i zawsze są to bardzo emocjonujące dla nich historie, emocjonujące odkrycia, chwile, których nie zapomną do końca życia. Także mamy tutaj dwie książki od takiej antropologii historycznej, która opowiada nam o rozwoju człowieka. I trzecia książka także związana jest z medycyną, ale już nie z kośćmi, a może nie bezpośrednio z kośćmi. Fakty i mity genetyki nowotworów. Napisana ta książka jest przez polską badaczkę, dr Paulę Dobosz. I dr Paula Dobosz wyznaje gdzieś na samym początku książki, że kocha nowotwory. Jest to rzecz, z którą pewnie nam, zwykłym ludziom, trudno się pogodzić, ponieważ my w większości bardzo się ich boimy. Ona natomiast podziwia je za wolę przetrwania oraz za to, jak wyglądają, w jaki sposób można je badać, w jaki sposób można je leczyć. Opowiada tutaj bardzo dużo o takich nowoczesnych technikach leczenia nowotworów i o medycynie personalizowanej, o której nie miałam pojęcia, ale która właśnie coraz bardziej się rozwija. Tego rodzaju medycyna może nam bardzo pomóc, ponieważ leczenie będzie dostosowane do konkretnej osoby, do danej osoby obdarzonej takim, a nie innym zestawem genów. Ta książka chwilami była dla mnie trudna. Rzeczywiście nie byłam w stanie nadążać za każdą myślą tej badaczki, tej autorki, tej lekarki. Po prostu moja wiedza na ten temat nie jest wystarczająco duża. Ja nigdy nie studiowałam medycyny i w ogóle nie chciałam mieć nigdy nic z nią do czynienia. Aczkolwiek fascynują mnie takie tematy i czytam książki popularno-naukowe na ten temat. Ale część rzeczy była absolutnie fascynująca i napisana w taki sposób, że dało się to zrozumieć nawet bez magistra
z medycyny czy też z biologii. I jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś na temat nowoczesnej medycyny, na temat rozwoju medycyny, na temat tego, w jaki sposób leczy się, bada się nowotwory, to jak najbardziej sięgajcie po tę książkę, bo widać, że autorka jest bardzo zorientowana i pisze z pasją. Śledzi też najnowsze badania i stara się uczestniczyć w życiu naukowym swojego środowiska. No więc tak, to by było tyle. Moi drodzy, opowiedziałam dzisiaj Wam o 4 książkach popularno-naukowych, wszystkich związanych z medycyną, i o 2 powieściach. Horrorze i powieści współczesnej z takimi elementami realizmu magicznego, powieści polskiej. Mam nadzieję, że któraś z tych książek, któraś z tych tematyk przeze mnie poruszonych przypadła Wam do gustu i namówieni przeze mnie, przez mój entuzjazm w opowiadaniu, zabierzecie się za lekturę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia już wkrótce. Pa, 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 pa.